Cześć, witam was wszystkich w kolejnym filmie. No mamy jakąś nowość na kanale. Co prawda już nieraz mogliście widzieć, jak zbieram grykę z pokosów, no ale w tym roku jaką fajną zabawką, kurczę, powiem wam, że to jest luks robota. Luks robota, naprawdę. To jest podbieracz pokosów płachtowy z Holandii, sprowadzony. Płachtowy. I tutaj jest jego przewaga nad całą resztą podbieraczy, chociażby John Deere'owski 630A. Jest o tyle gorszy, że to jest podbieracz do trawy takiego typu jak do sieczkarni, czyli na siekanie, a nie na zbieranie ziarna. I ma podbierać jak w prasach chociażby samozbierających. O, coś tutaj. Nie, zebrałem wszystko, to jest piękna maszyna. Jak chociażby w samozbierających przyczepach, w prasach, czyli ten taki palcowy. Może jest nawet wydajniejszy ten palcowy, ale powiem wam, że troszeczkę więcej gubi. Jeżeli chodzi o straty, to taki płachtowy to jest najlepszy wybór. I tak jak wam mówiłem, że ja nie potrzebuję na razie takiego podbieracza, bo bardzo ładnie mi idzie moim headerem, bo faktycznie tam w ubiegłym roku kosiłem, goliłem przy samej ziemi z podbieraczami łanu i było w porządku. Ale to nie jest to. Naprawdę to nie jest to. Zobaczcie, jak wygląda tutaj pole. To jest sprzątnięte, jakby ktoś tutaj szedł z grabiami i tutaj za mną jeszcze tutaj to sprzątał. Wiadomo, są gdzieś miejsca, gdzie weszła na pokos zwierzyna, wdeptała w ziemię, zmieliła razem z błotem. Jestem w stanie to wygrzebać, ale musiałbym jechać bardzo powoli, co chwilę się tam cofnąć, zebrać. Nie ma sensu. To jak to zbiera, to jest po prostu luks. Zobaczcie, 4,5 km na godzinę. Także bardzo zachwalam. I teraz już pal licho te straty. Pal licho te straty. Najważniejsza cecha ziarna, które zbieramy przy takim narzędziu. Słuchajcie, dużo czystsze leci do zbiornika. Dużo suchsze, bo nie zbieramy tej zielonki. Zobaczcie, tutaj jest wsiana koniczyna. Koniczyna już wystaje powyżej, po prawej, po lewej stronie, wyżej jak pokos leży. I teraz headerem 5-metrowym kosząc to wszystko, to ta zielonka wchodzi i chwasty wchodzą i wszystko inne, co rośnie, jest żywe, odbija to wszystko tutaj, by nam ten header zbierał, a ten tylko przeczesze. Wiadomo, liski z koniczyny wchodzą, no ale to kurczę, kombajn nie wie, że coś kosi. Naprawdę kombajn nie wie, że coś kosi. Tu muszę ten pieszy wjazd zawsze uważać, bo jest. O, tak. Nie. O, tak. Fantastico. I już tutaj joystick do przodu, nabieramy prędkości. Troszeczkę podbieracz do góry, na wyczucie to wszystko. Ja dzisiaj wieczorem, albo jutro z samego rana podejdę, jak będę smarował kombajn z kamerą i wam pokażę, jak wyglądają przeróbki. Oczywiście jest to podbieracz w fazie beta testowej. Tutaj jeszcze trzeba parę rzeczy poprawić. Jutro wam pokażę, jak to wygląda. Czyli co żeśmy przerobili i co jeszcze byśmy chcieli tutaj poprawić. No ale to jest kurczę petarda. To jest petarda. Ja kupiłem głównie ten podbieracz pod koniczynę, bo mamy w tym roku taką koniczynę, że na 100% bym jej nie zebrał zwykłym, tradycyjnym headerem, bo po prostu jest zbyt bujna, zbyt gęsta, ona by odbiła, no i bym kurde siekał normalnie gnój. A nie wiadomo, czy by to kombajn przerobił, a kombajn musi być tam mocarnia, wiecie, dobita na 4 mm. A tutaj jest... No po prostu, kurczę, no idzie to, mam mocarnię otwartą na maksa, zaraz wam opowiem o parametrach.
kombajn nie wie, że coś kosi, paliwa dużo nie idzie dzięki temu. Mówię, suchsze, czyściejsze. W tamtym roku, wiadomo, w tamtym roku rok był jaki był, tak? Czyli męczyliśmy się, były porosty i tak dalej, więc żeśmy gonili. Tutaj my jesteśmy chyba 4, maksymalnie 5 dni od pokosowania, ale już musimy zbierać, bo idą deszcze. No i słuchajcie, 18% ma gryka. No wiadomo, to nie jest jeszcze sucha, ale teraz przejdzie przez żmijkę. Przejdzie przez żmijkę naszą ten taki, bo dużo kurzu idzie, takiego pyłku, nie? I już będzie zaraz procent mniej, bo odejdą takie te zielenizna. I tutaj tak, suszarnia podłogowa 3% to w ciągu jednego dnia, także to wszystko może iść na suszarnię. Cały dzień lampa to idzie, wentylator suszy, a my znowu kosimy dwie przyczepy. Potem rozładowujemy suszarnię i znowu. Rozumiecie, o co chodzi, nie? Także kurczę, jestem trochę po głosie poznać, że jestem podjarany. No ale słuchajcie, no biję się w piersi. Mówiłem, że nie potrzebuję, bo nie wiedziałem, jak bardzo to jest kurwa dobre. Słuchajcie, to jest naprawdę rewelacja. No i to jest minimalna szerokość płachty, jaką możecie wziąć. 2,3 metra, to z takiej zwykłej forsyta pokosówki, to jest tak na styk, powiem, bo jak pokos jest ładnie ułożony, to jest super. Ale jak zwierzyna przejdzie porozrzuca, to by się przydał, tak powiem wam, 2,70, to byłoby idealnie. Natomiast no, ja tutaj nie narzekam, nic nie będziemy już tutaj pod tym względem przerabiać. No jest kurczę petardo, no. 5 na godzinę teraz lecę. I teraz jak ustawiony jest kombajn? Szczelina 49, na maksa otworzona jak jest tylko możliwa. Wiatr 1100, obroty bębna 550 obrotów. No i sita, moi przyjaciele, jak na oko, tak było ustawione na płaskórkę i nic nie zmienialiśmy. I leci fajne, czyściutkie. No ten taki kurz, no ale kurzu, kurczę, sitem nie odbierzemy, nie? To tylko wiatrem, a nie chcemy, żeby nam wyrzucało. Chcemy, żeby tutaj ładnie, ładnie to wszystko leciało. Powiem wam, luks robota. Podbieracz płachtowy z New Hollanda. Jeśli byłby troszeczkę szerszy, na przykład 3,5 metra cały header, a może ta płachta może być mniej oczywiście, może mieć 2,70, nie? To byłoby dużo łatwiej przerobić, a w tej chwili mamy taki problem, że bardzo blisko jest wałek od tej całej jakby lewej strony headera, gdzie jest cały mechanizm, przekładnie, pasy i tak dalej. I w związku z tym, że to jest Killmaster, to pracuje, no to niestety, ale w lewo mogę go przechylić na maksa, się nic nie dzieje, a w prawo jak go przechylę za mocno, to wyskakuje wałek. I tu musimy jeszcze, mimo przeróbek, i do takich poważnych przeróbek, bo zobaczcie jak tam jest wypalone, wycięte, przesunięte wszystko o 10 ponad centymetrów, to mimo wszystko moi mili, o, pierwszy wiatr jest najważniejszy, żeby... No i leci. To jest robota. To jest naprawdę robota. Mimo tych przeróbek, no trudno było nam to ustawić. Jakby był szerszy header, no to mamy większe pole do popisu, a niestety on jest węższy od kombajnu. Z tej strony jest wyraźnie węższy, a z tej chyba jest tylko szerszy 2 czy 3 cm. Kurczę, tak wiecie. Czyli ja już nim jeżdżę jak zapięty, raz zapinam w sezonie, koszę wszystko z pokosów i wracam do domu, odpinam się i tak header nie potrzebuje wózka ani innych rzeczy, także no powiem wam, rewelacja, naprawdę wart swoich pieniędzy, także słyszycie, że jestem mega zadowolony, udało się opanować przechył headera, więc ja tutaj jadę cały czas na ręcznie, poprawiam. Luks robota, naprawdę luks robota. Jeżeli ja jadę tak jak teraz 5 na godzinę, to header miał ponad od pokosówki, on chyba około 5 metrów ma, a niech będzie miał 4,5, liczmy.
To ja robię 2 hektary na godzinę. Zobaczcie, kombajn nie wie, że coś kosi. A po prostu sprząta z pola. Musimy się cofnąć, bo się nie nakręcę. No rewelacja. Oho, przesadziłem. O, fajnie, taśma się jest delikatnie napięta, jak coś jest nie tak, to zaraz stanie. Wszystko jest zrobione tak jak trzeba. O, już sobie ustawiam wysokość koszenia i moi mili, już ciśniemy 5 na godzinę. No rewelacja, naprawdę rewelacja. Całuśki zbiorniczek już wysypałem. Także będzie, tu jest 2,80 hektara, może trochę o działce. 2,80 hektara. Stanowisko po bardzo ładnym ubiegłorocznym życie, które sypało w okolicach 4 ton. Jest o tym vlog, ten trzeba, musicie się wrócić. To jest vlog o mykotoksynach w zbożach ekologicznych. Także, no, przesadziłem. Bo zaczęło. O, trochę wolniej. Oj, no i to jest to. I teraz tak, po życie koniczyny, gryka i jest siana koniczyna nasienna Elita Rosetta B. Także no, wydaje mi się, że za rok, za 2 lata będziemy sieli tu jakieś zboże, pewnie orkisz, czyli tak naprawdę za po orkiszu pole będzie wyczyszczone z chwastów, bo koniczyna bardzo ładna, zobaczcie jakie zielone, ładne, tutaj już jest ściernie. Gęsta koniczynka, ona tutaj sobie powinna z zakwaszeniem całkowicie pięknie poradzić. Potem będzie orkisz, który z chwastami walczy wspaniale. I tutaj będzie można powiedzieć, że pole jest wyczyszczone. Zacząłem o 13.05, 14.50, no a ja już mam miał zaraz 2 hektary. Ale wiecie, najgorzej jest tutaj 3 objazdy zrobić dookoła. Zaraz wam powiem dlaczego. Ten jest najłatwiej, ten jest tak średnio, a ten, który już dotyka się z pokosami prostopadle, no to tutaj ta taśma ma problem, żeby wyrwać, żeby rozdzielić, trochę się nawija. No i przede wszystkim ten pokos zawsze jest bardzo mocno przez pokosówkę zjeżdżony, nie? Tutaj chłopaki robią na 3, potem szybko nawracają, żeby szybko zrobić pole. Jest, trochę jest wdeptane, nie? Więc tutaj pokos ma, ten podbieracz ma problem, żeby to zebrać. Myślę, że ten palcowy właśnie byłby dużo lepszy pod tym względem, no ale potem zobaczcie, mamy poprzeczki, a potem mamy pole i tego pola jest dużo i jednak te straty tutaj są minimalne, nie? No, także tutaj po tych przeróbkach już zrobimy go na gotowo, w sensie jeżeli chodzi o mechanicznie, po tych wszystkich przeróbkach, no to wam powiem, moi mili, że piaskowanie i w kolorze felk. John Deere pójdzie żółty, podoba mi się, że on jest żółty, a nie zielony. Dokładnie to wygląda. No i będzie żółty. Takie było, tak jak te oryginalne podbieracze od Traf John Deere. Także fajnie to wygląda, podoba mi się. No i tyle, no przez to, że jestem tak trochę podjarany, uczę się na tym polu operować tym podbieraczem, muszę go wyczuć. Ja już go poczułem, nie? Już jest dużo lepiej, bo ten pierwszy przejazd to nie był taki, kurczę, hop-siup. I tu jest takie równe pole, mam tutaj, tu mam 2,80, tam mam 3,10. I takich równych pól trzeba się nauczyć, tak? Wyczuć, a potem pojedziemy na góry i tam będziemy się mogli wykazać. Także super robota, naprawdę wam mówię. Cichutko chodzi, powiem wam,
że jak go zobaczyłem, to się go trochę nastraszyłem, nie? Bo był taki w krzaczorach rzucony, nie? Farba płatami odchodzi. W przekładni, gdzie są te pasy ziemi nawalone. Mówię, kurczę, no ale nie mam alternatywy. Ale kupiłem od widza, bo mnie rozpoznał, także serdecznie pozdrawiam. I powiem wam, chłop się zna. Sam sobie sprowadził też dla siebie, uprawia tam trawy. Doradził mi, żeby właśnie nie robić kół podporowych, to trzeba na wyczucie. I ma rację, już mu przyznaję rację. Dobra, no, pa. No tato podjechał tam do babci. Swojej mamy, domu rodzinnego swojego. Ala podjechała, tam jest Asma, bo to podjechała. Samochodem go zabrała, on jedzie po drugi ciągnik. Ale mówi, że nie ma go nigdzie, on poszedł do cioci na pogaduchy. I kurczę, się już trochę wystraszyłem, żeby gdzieś po drodze nie zasłał, jak szedł, nie? Wczoraj harpagan, a 50 ton zboża sobie przerzucił z nudów. Ja tu przy kombajnie coś tam robiłem, trawniki kosiłem na pensjonacie. Także mamy co robić w tym okresie. No ale jeszcze coś chciałem skończyć. Naprawdę, mimo że wizualnie jest w ogóle niezachęcający na razie ten hederek, ten podbierać, to technicznie, przez to, że mój header musiał mieć jakąś przygodę, bo chłopaki z Agro JD mówili, że był gdzieś tam już pęknięty, podłamany, go spawali, nie jest idealnie równy, coś tam gdzieś tam stuka, jak się go przechyli w jedną stronę, nie? Niby kosi, niby wszystko w porządku, ale to nie jest to. A to słyszycie coś? Cisza. Normalnie cisza, można kosić. Super, także pozdrawiam. Jak ogląda, to jestem bardzo zadowolony. Jakby ktoś chciał podbieracze, to wiem, że ten pan sprowadza właśnie z Holandii. Nie mogę dać namiar. I coś tam się zawsze dobierze dla was. Optymalnie dla tego podbieracza jest takie ustawienie, kiedy te łańcuchy są cały czas napięte, ale trzeba wyczuć ten moment, żeby już jedno kliknięcie joysticka niżej, że już czasami się podnoszą. Wtedy jest, mówię wam, idzie robota jak, o zobaczcie, ja tu popędzam 5,5. A to idzie. A to idzie. Zobaczcie ten. Obserwujcie ten pokos. Sprzątnięte. Jak grabiami. Rewelacja. Dobra, widzimy się później, bo ja tak zachwaliłem. Kurczę, że zaraz na pewno się coś zepsuje. Fu, fu.